Cześć, witam, jestem Grace. Od razu mówię, jakość dźwięku zauważalnie gorsza. Muszę też niestety krzyczeć. Będę miała w tym nagraniu inny ton głosu, może bardziej nieprzyjemny, ale nie mam obecnie jakości grania głosu. W następnych materiałach zmienić. No niestety tak. Mikrofon obecnie. Tak, i muszę się patrzeć tutaj w górę, gdzie mam ikonę od programu do nagrywania, czy w ogóle dźwięk wyłapuje, bo gdy mówię coś ciszej, to nic. Także przepraszam za ten wyjątek. Zapada zmrok. Że mam parę rzeczy powiedzenia tej. Jednakże dziś krócej, myślę. Jeszcze raz przepraszam za ten krzyk. Też nie jest dla mnie przyjemny, no ale nie mam, jak mówię, obecnie gości. Po pierwsze, chciałam pokazać pewne ułatwienie. Dzięki światowi, jaki możemy znaleźć na biomie. Na dole powinno. Pisz o to. Mianowicie, jak tutaj chodzi? Venture. Usables, tak do użycia. Tak, i mamy Fairida, który właśnie może. Proszek różkowy, proszę. Room Perfected. Tutaj nam po prostu konia. Wypełnia pasek czystości, tak. Widać wzrok na stół. Także dobrze. Właśnie Magical Forest. Chciałam pokazać ten ośrodek, tak to nazwijmy, który w ostatnim dziale właśnie z tym. Pokazałam go w fazie początkowej. Mianowicie Horse Notorium. Nie jestem pewna, czy to jest prawidłowa forma w języku angielskim, czy tak to się powinno ujmować. Także po polsku można domyślić się, o co mi chodziło. Mianowicie jest to taka stajnia w miłym, ładnym miejscu. Polskich seniorów. A więc tutaj mamy skromną stajnię, żeby przy okazji powiększyć miejsce dla koni, żeby mogła mieć ich więcej. Także obecnie nie mam wykupionego członkostwa w grze, przez co i tak mam maksymalną liczbą koni 305. Nie mogę mieć więcej, bo inaczej nie mogę na nie wsiąść. Przekroczymy ten limit, gra nie pozwala nam po prostu jeździć na koniach, co jest bardzo, bardzo, no. Jeszcze jedna kwestia. Pokazuje stajnie. Dlaczego nie było tak długo materiałów z głosem, z czymkolwiek istnieje? Ponieważ miałam właśnie problem z przepełnionymi stajniami i małe perturbacje zdrowotne. Jednakże ten materiał udaje mi się nagrać właśnie w styczniu, to powiedzmy sukces. Jest to w sumie rocznica, odkąd chciałam nagrywać na tym kanale z głosem właśnie tę grę. Wow, że nie zrezygnowałam kompletnie, to jest jakiś tam mniejszy, dla mnie większy, ale myślę, że dla większości raczej mało istotny. Czy tutaj jest tak, jak widać, ładnie nie. A, wracając. Właśnie przez roboty, przez związany z tym brak możliwości w ogóle nagrywania. Pojawiały się tylko filmy. Nagrywania miałam jako taką możliwość, jednakże głos tutaj. Miałam siły głosu, pojawiły się jeśli chodzi o dźwięk, przepraszam, bo jak mówię, może nie wyłapywać. Jednakże, no, to powinno zmienić się z czasem. Przepraszam też, jeśli mój głos jest zachrypiały, bądź słychać tutaj, że czasem głos, nie wiem,
ponieważ mam obecnie słuchawki, które dość mocno wygłuszają, więc w stanie wyłapać tego, jak sama wie. Ale no, ten głos może brzmieć. Widać, tutaj są. Nie pamiętam obecnie, było po polsku. Skromne, ładne. Owoce. Niewielkie. Stajnia jest ładna, niebieska. Tam jest właśnie Kowska. Drogi do samochodu. Mogłam go mieścić nieco dalej. Nie wiem, czy się nawet dało, bo granice Eli. Staram się mówić to sprawnie, a wychodzi tak, jakbym się spotkała z każdego. Chyba znów dźwięku nie wyłapuje dobrze. Mniejsza. Mówię, to jest tylko przejściowe. Bo tutaj niektóre mniejsze obiekty można, jak widać, poza granicą. Dobrze. Ale co chciałam dalej pokazać? To są małe pastwiska właśnie. Tu jest cmentarz, tak? Ale za chwilę. Tutaj wjeżdżamy za stajnię. Oj. Przepraszam, jeśli tutaj robię wszystko bardziej koślawo niż zwykle, ale jak mówię, ciężej mi się skupić właśnie ze względu na ten gorszy dźwięk. Przepilnować własnego tonu i muszę tak naprawdę się wydzierać. Też nie jest dla mnie komfortowe, ale inaczej się obecnie nie. Jak widać, moje konie pozamieniały się w bąbelki. A to ze względu na to, że klawisz F9, rozpoczynam nagrywanie, pokrywa się w grze z opcją ukrywania graczy. Tylko ukrywa innych graczy i oni też zamieniają się w takie bąbelki, ale to też niestety działa na konie, które stoją na pastwiskach. Dlatego można je dopiero zobaczyć. Profil. O, i dopiero teraz widać konia. Ja próbowałam to przed nagraniem zmienić, jednakże no, tego klawisza akurat nie da się zmienić. Zaznaczony na szaro, nie mogę wybrać innego klawisza, dlatego jesteśmy niestety na to wskazani, tak? I w tym programie nie mogę zmienić tej opcji. Każda inna opcja, tak jak pauza, wstrzymanie dźwięku, były możliwe do. Tylko to nagrywanie niestety nie mogłam wpisać, nie mogłam ustawić. Widać koń seniorzy, prawie 30 lata. Konie tam także umierają tam po drugiego roku. Niestety nie jestem w stanie fajnie pokazać. Konie, które odeszły, można zobaczyć łatkę. Widać, troszkę mi się zbierało tutaj. Data, jak i wiek, w jakim umarły. I pokażę, jak to wygląda na tabliczkach. Czarnie czy. Nie lubię się tak wspierać. Nie jest tak komfortowe. Ale jak mówię, jakość. Bo z braku laku. W ten sposób nagrać. Proszę wyłapywać. Halo, halo. Łapię kontakt. Jak widać. Myślałam, że tabliczki pomieszczą nieco więcej tego, ale to jest już maksimum. Mogłam dalej wpisać. Mogę. A, tak, mogę, ale ucinało mi. Dalej nie pokazywało się. Pisałam coś i dalej się nie wyświetlało. Może to był bug i mogę jednak. No cóż, mniejsza o to. Pamiętam, że nie, po prostu po Ennardzie żaden konik dalej się nie. Może, jak mówię, to czasowy bug, może dopisać.
ale już powiedzmy, akurat się zatrzymały tutaj te koje na roku 23. Kolejny już umarł w tym roku, tak, na początku. Więc symbolicznie nie. Niech już będzie to zrobione. Przepraszam, jeśli słychać jednego z moich psów, chyba nie powinno się łapywać. Ojej, ojej. Tutaj mamy, wymieniłam koniki. Wcześniej chyba tutaj były pary albo gniady, mniejsze o to. Kiczki, tam się jeszcze około. Ale więcej mam pracy, ale ostatni właśnie. Bo nie pamiętam w jakim miesiącu, ale jakiś czas temu. To są tak zwane ezorch. Ezorch. To jest, jeśli się nie mylę, jakaś tutaj wewnętrzny przedmiot w grze, jeśli mogę. Halo. Tak, tutaj były te gniade koni. Myślę, że w jednym z odcinków zanurzymy się w jaskini i pokażę, jak właśnie kolekcjonowanie tych pluszaków więcej wygląda. Nie mam chyba innych pluszaków. Nazywają się w tym. Piszę o to. Po prostu to jest jakiś tam inny, bardziej fantazyjny, fantastyczny fantazji. Nastaje nowy dzień. Jak widać, wróciłam przy tej postaci również do białych włosów. Nieco krótko. Wiem, że mówiłam, że tam ciemne, czarne włosy postaci są bliższe i lepiej się widzą. Także więcej sobie tutaj jeździłam z tą postacią. Stwierdziłam, że no jednak to nie jest to. Nie w jego przypadku. Ma też jasne oczy, nadałam taki właśnie kolor, jak widać. Jakoś ta czerń, mimo że mi osobiście jako mi no jednak nie. Jednak myślę, że akurat w jego przypadku białe włosy. Jak cały czas spoglądam na ten pasek pięku, czy w ogóle wyłapuję mój głos. Bo czasem mogę się powtarzać. Co chciałam jeszcze pokazać? Właśnie tu. No, są takie małe zagródki, jak widać po cztery. Ostatnio widzę, że konik tutaj zmarł. Posadzę. Tutaj w najstarsze konie. Jeszcze nie są tak, powiedzmy, podstarzałe, bo tutaj widzę, że żaden nowy, tak powiem, nie przekroczył życia. Śmieszno. Dobrze, niech pozostanie przez chwilę. Właśnie się do Interstellara. Jak widać, to jest właśnie ten komunik po naciśnięciu F9. I wtedy znikają. To jest mój scrapbook profilu. Można zapisać, robić zdjęcie koniom i zapisać je. I tutaj właśnie mamy w wieku 20. Widać punkty doświadczenia, jak i przeczytania. Opis jego statystyki i tak dalej. Ale no, w ten sposób możemy upamiętać. Czego właśnie chcę zapisać. Oczywiście można kupić talizman, dzięki któremu dany koń damy stanie się nieśmiertelny, ale jeśli jednak zdecydujemy się, że aby naturalnie sobie odszedł, umarł, to możemy go uwiecznić.
scrapbooku. Opcja jest prosta, wystarczy, że będziemy klisze do aparatu. Aparat możemy oczywiście... Przepraszam, klawiatura się zaczyna. Equipment. I jest on pod klawiszem N. Tak, nie robimy zdjęcia w ten sposób, za to jeśli właśnie mamy ów kliszę, wchodzimy w profil konia i klikamy w scrapbook i wtedy nasz koń się po prostu zapisuje. Nie chcę marnować kliszy, ani nie chcę tego konika uwieczniać sobie, ale no, proceder jest prosty. Procedura. Och, muszę się pozbierać w tym krzyku. Ciężko zebrać myśli. Zawsze mi to zajmuje. Jeden wielki termider w głowie. Wiem, że mogłabym stabilniej, lepiej opowiadać, ale niestety w języku mówionym, tak, kiedy jest tam mówić, pisać, odpowiadając na komentarze, czy wpisywać się w opisach filmów, no to nie jest to samo. Wtedy mogę zebrać w jedną całość, a mówiąc, no zupełnie inaczej, znacznie. Nie. Kapuję. Jeszcze raz przepraszam za tą jakość. Będzie lepsza, wróci do normy. Albo nawet się poprawi. Jeszcze z tym dobrze. Na świat w tym czasie przyszły nowe konie, oczywiście bardzo dużo. Nagrywałam około pół roku, więc jeśli chodzi o czas w grze, jest spory odstęp. Konie się starzeją. Na świat, jak widać, no poprzechodziło ich sporo. Przede wszystkim byłam hodować nową rasę. Tutaj mam jednego konika sportowego. To jest tak eksperymentalnie. Nie każda rasa się u mnie zostaje. Samo jak Badion. Może jest... To jednak ją wypleniam ze swojego stada. Że tak. Konik staczka umrze i już raczej do niej wracam. Fińskie. O, i Finnish Warmblood. Właśnie na nie się zdecydowałam. Tylko Pinehorse, przepraszam. Ale też gorącokrwisty koń. I zaczęło się od tej klaczy. I... Ojej, ojej. Halo, halo, dobrze. Upewniam się, jak grywa, że wyłapuje mój głos. Dobrze. Tutaj, jak widać w opisie, pisałam, że jest to pierwszy koń zamówienia. Tutaj jest to również ujęte w historii. Ordered horse. Nie narodził się naturalnie, nie został złapany. Nie był dzikim koniem, nie został złapany na wolności. Mówię, jest problem z tym. Tak, bo nie. Panem dobrze. Już postaram się pokażę ją. Taka klaczka. Jak widać, statystyki są nieco bardziej skromne, ale to nie szkodzi, bo z czasem można poprzez rozmnażanie koników je ulepszyć. I ona też tutaj się dzieci dała. Pokażę jej ostatnie źrebie. Jest to Poti. Tutaj jak widać agility rosło. A nie, nie. To. Po prostu statystyki się już różnią, zależnie od tego, z jakim koniem została, jakim ogierem została pokryta. To jej ostatnia córka. Niestety to było takie przekleństwo. Ona w ogóle nie chciała mi dać klaczy. Była same ogierki, jak widać. Tutaj to są jej owie. Pomijając te o innym fiksie, prostku, moje, bo tutaj został zakupiony. Pokazuję
historia. Ten tutaj również został zakupiony. Jest piękny, gruczo-czarny i bardzo mi się podoba budowa tych koni. Naprawdę urok. Jakoś ta hodowla się rozwija i już pokazuje, jak w ogóle zamówić takiego konia. Jest to bardzo pomocne w momencie właśnie, kiedy chce rozpocząć hodowlę jakiejś klasy, a nie ma jej nigdzie, ani u graczy, ani nie będziemy mieli, przepraszam, na tyle szczęścia, aby znaleźć ją w dźwięk wyłapał. Mamy tutaj w shop. Różne opcje. Raz tutaj. Zakładkę. No i tutaj od razu Simple Horse Order i Super Order. Każdej możliwości. Oj. Ojej. Niezależnie od opcji, tańszej czy droższej, możemy wybrać ze wszystkich raz. Wejdziemy w osiołki, tego. Wybieramy nie rasę, rasy też, rasy na początku. Ale oczywiście, słuchajcie, czy chcemy zacząć od ogiera czy klaczy, oczywiście opcja będzie klacz, łatwiej może. No i klikamy i to wszystko. Ja akurat nie mam mobi, tak? To nie spłukane, jeśli chodzi o mobie. Dlatego nie mogę tego zrobić, nie mogę zamówić. A w Super Horse Order mamy, różni się to tym, że możemy wybrać jej wiek, seniora, czy też młodego konia. Tutaj, ojej, nie wiem, czy dźwięk. O. I to się różni tym, że właśnie możemy zobaczyć przed zamówieniem. Widać tutaj nawet 100 razy. Możemy wybrać bardzo wielu opcji. I oczywiście w przedziale, który wybraliśmy. Widać tutaj się pokazują od roku do 40, ma na przykład 1,5 roku. Bo widać od razu jakość. Przy tym tańszym zamówieniu nie mamy takiej. Oczywiście wszystko, każda z tych opcji oprócz ceny ma swoje wady i zalety. Ja na początku chciałam kupić tą droższą opcję, także no przeklikałam naprawdę wiele razy, wiele koni i mimo to nie mogłam zdecydować. Więc powiedzmy, że o tyle ta tańsza opcja jest fajniejsza, że naprawdę dostajemy kompletną niespodziankę i, że tak powiem, nie ma wyjścia. Mamy tego konia, nie ma tego problemu z decyzją przez wiele minut, że nie wiemy, którego wybrać. A może ten był lepszy, a może będzie jeszcze kolejny, który jednak bardziej sprosta naszym oczekiwaniom. Dlatego myślę, że nawet ta tańsza opcja, nie dość, że oszczędzamy, to po prostu nie ma wyboru. Może dostajesz tego konia i koniec. Od niego zacznij. A nie, że wahasz się wiele. Nie chcę tutaj nikogo torturować. Dźwięku tak. Nie jestem teraz pewna, ile minut wyjdzie na całości nagrania, także myślę, że zakończę. Nie pokażę też tych źrebion tak chociaż może pobieżnie szybko, jak to robię zazwyczaj. Tutaj najświeższe. Chciałam to rozwijać konie sportowe, fryzyjskie. Tutaj pokażę flaczki malutkie, o już nie takie malutkie, w których jestem ona, widzów. To są moje konie. McMurphy i Moonlight Sonata. Ta tutaj jest w pełni z moich koni. Zaś Beleza. Jej jest chyba jej kuzynką. Tak, bo Sabre i McMurphy są rodzeństwem. Półrodzeństwem. Tej samej matce. Tu jest jej ojciec. Bardzo fajne statystyki, tutaj realizacja. Że bardzo ładne, bardzo mi się podobają, mają unikalne maści, ładną budowę, konkretną. Powiedzmy, jeszcze nie zimnokrwistą, ale są takie bardziej toporne, źle. Cięższe. Tutaj parę koni, przepraszam,
irlandzkich, sportowych, głównym tematem wodowni. Mam ich najwięcej. Przepraszam. Jak mówię, mogę jeszcze tutaj Miusze. No, także przepraszam, że tak to wygląda. Riding fine. Dobrze, nie będę już tego kaleczy. Warmblood, tutaj też chyba tak. To jego. Też są już dostępne w sklepach. Ten akurat nie, ale ludzie wiedziałam, że wstawiają już ogierki, trasy. Dobrze. Więc tak to wygląda na chwilę obecną. Nie będę już przy. Wracamy do bieli. Amen. Nie bardziej do tej konkretnej braci. Różni się reszty. Ma jasne oczy, więc to będzie takim wyjątkiem. Braci w grach, jakie. No jakoś tak, nie wiem, te białe włosy. Kurczę, coś mnie w nich zaintrygowało, że w ogóle je z początku wybrałam, a teraz do nich wracam. To jest naprawdę w sumie zupełny kontrast. Może tego potrzebowałam. Mniejsza o to. Przepraszam, jeśli ten materiał był bardziej chaotyczny, znacznie bardziej niż inne, które tak już nie przekazuję treści w fajny, skondensowany sposób, w jakim chciałabym, bo bym po sobie oczekiwała. Mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni. Bardzo dziękuję. Cześć.